tym odcinku chciałbym poruszyć temat urządzeń elektronicznych służących do przechowywania danych. Dlaczego użyłem zwrotu urządzenia elektroniczne zamiast po prostu nośniki danych? Otóż na tym kanale omawiamy różne aspekty elektroniki i jej zastosowań, dlatego chciałem podkreślić, że współczesne nośniki danych, a zwłaszcza urządzenia do ich zapisu i odczytu, to w istocie urządzenia elektroniczne. Chcę też zaznaczyć, że należy odróżnić przechowywanie danych od przechowywania informacji w szerokim tego słowa znaczeniu. Gromadzenie, przechowywanie i obróbka danych to w zasadzie domena informatyki, natomiast przechowywanie informacji to znacznie szersza dziedzina, bo przecież można by do niej zaliczyć także papierowe książki, filmy, obrazy, zapisy notowe itd. Zatem ograniczymy się do elektronicznych wersji nośników danych oraz urządzeń służących do ich zapisu i odczytu, ale myślę, że warto byłoby także poznać, od czego to się zaczęło, czyli jak zwykle trochę historii. Historia nośników danych rozpoczęła się już bardzo dawno, na początku XIX wieku, kiedy to niejaki Joseph Marie Jacquard w roku 1801 zastosował specjalne perforowane papierowe karty, które usprawniały procesy produkcji w fabrykach włókienniczych. Na kartach tych były umieszczone wzory tkanin w postaci otworów i maszyny tkające automatycznie wykonywały tkaninę zaprogramowaną wcześniej przez człowieka. Na cześć nazwiska wynalazcy tkaniny tak wykonane nazywano jacquardowymi. Mniej więcej w tym samym czasie producenci instrumentów muzycznych wykorzystali podobny patent do produkcji tzw. pianoli, czyli fortepianów, które potrafiły same wykonywać utwory muzyczne, które zaprogramowano wcześniej na specjalnych kartach lub wstęgach wykonanych z papieru lub metalu. Były też bardziej skomplikowane instrumenty działające na podobnej zasadzie. Oczywiście taka programowalna automatyka nie mogła być jeszcze zaliczana do dziedziny informatyki, ale na pewno sam pomysł się przydał. Papierowe karty perforowane rozpoczęły swoją karierę w informatyce w roku 1890, kiedy to zostały użyte podczas powszechnego spisu ludności w Stanach Zjednoczonych. Obywatel USA, odpowiadając na konkretne pytanie ankietowe, przyciskał odpowiedni przycisk i na karcie został wybijany otwór w odpowiednim miejscu. Karty takie były następnie odczytywane w specjalnych czytnikach, no i w ten sposób proces spisu ludności w USA został w dużej mierze zautomatyzowany, usprawniony, a cały ten system można śmiało nazwać już informatycznym, bo mamy tutaj zapis, odczyt oraz przetwarzanie danych. Twórcą tego systemu był Herman Hollerith, który na tę okoliczność założył firmę Tabulating Machine Company i w roku 1924 firma ta zmieniła swoją nazwę na International Business Machines, czyli IBM. Karty dziurkowane uzyskały później swój standard właśnie dzięki firmie IBM, która zaproponowała karty o 80 kolumnach z prostokątnymi otworami, takie jak widzicie na ekranie. Wykonane one były z cienkiej, sztywnej tekturki o grubości 0,18 mm, w stosie o grubości 1 cala mieściły się 143 karty i nazywano to talią, tak jak w kartach do gry. Nie będę wgłębiał się w tajniki budowy samej karty oraz urządzeń do jej zapisu, czyli dziurkarek oraz czytników takich kart. Znakomicie zrobił to Borg na kanale Retrogralnia, jakby co, link macie na ekranie. Powiem tylko, że na jednej karcie można było zapisać 80 znaków, czy inaczej mówiąc około 80 bajtów danych i aby osiągnąć pojemność na przykład dzisiejszego przeciętnego dysku twardego o pojemności 1 terabajta, trzeba byłoby zastosować tyle kart perforowanych, że po ich ułożeniu jedna na drugiej stos miałby wysokość ponad 2000 km. Rozwinięciem idei perforowanych kart były perforowane taśmy, chociaż ich historia ma również swoją ścieżkę, na przykład w kryptografii. Taśmy takie wykonane były z papieru lub ze sztucznego tworzywa i były w niej wycinane okrągłe, tym razem dziurki, których kombinacje służyły do zapisu danych. Taśma taka miała szerokość od 17,5 mm do 1 cala, czyli do 25,4 mm, w zależności od liczby ścieżek informacyjnych, a było ich zwykle od 5 do 8. Na długości 4 cali można było zmieścić 45 rzędów otworów. Oczywiście na takiej papierowej taśmie, podobnie jak na opisywanych wcześniej dziurkowanych kartach, trzeba było tak rozmieszczać otwory, aby zbytnio nie osłabiać mechanicznie papieru, po prostu trzeba było kodować informacje w ten sposób, aby duże grupy otworów nie wypadały blisko siebie, tym samym osłabiając sztywność i wytrzymałość kart oraz papierowych taśm. Taśmy perforowane mogły być odczytywane z prędkością około 1000 znaków na sekundę, ale prędkość ta była ograniczona właśnie wytrzymałością mechaniczną taśmy, po prostu często się ona zrywała. Taśmy perforowane były wykorzystywane w komputerach głównie jako nośniki danych do wprowadzania danych i programów do pamięci komputerów i pracowały one jeszcze w czasie, kiedy istniały już bardziej zaawansowane nośniki danych.
Jednym z nich była pamięć bębnowa. Jest to po prostu walec, na którego boczną powierzchnię został naniesiony materiał magnetyczny. Walec ten wiruje ze stałą prędkością, a przy jego powierzchni znajdują się głowice, które zapisują i odczytują ścieżki, podobnie jak w magnetofonie lub w stacji dysków. Pierwszy napęd bębnowy został skonstruowany już w roku 1932, ale służył on do zapisu i odczytu sygnałów analogowych, do zastosowań informatycznych, czyli do zapisu danych cyfrowych. Pamięci bębnowe zastosowano dla komputerów dopiero w roku 1951. Na początku głowice były stacjonarne, każda miała swoją ścieżkę do zapisu i odczytu, dlatego musiało być ich bardzo dużo na bębnie. Potem zastosowano ruchome głowice, które nie dotykały powierzchni bębna, a poruszały się na poduszce powietrznej, podobnie jak w dyskach twardych. Pojemności takich bębnowych nośników nie były zbyt duże, oczywiście z dzisiejszego punktu widzenia, i wynosiły kilkadziesiąt milionów bitów, czyli kilka megabajtów. Magnetyczne nośniki danych były wytwarzane także jako pamięci taśmowe. Wyglądały one jak wielkie pionowe magnetofony szpulowe. Jednak pamięci taśmowe były znacznie bardziej skomplikowanymi urządzeniami niż magnetofony, a najbardziej widoczną różnicą był zbiornik na taśmę w dolnej części urządzenia, tak zwany bufor. W tym buforze, a właściwie w dwóch buforach, zbiornikach, każdy pod swoją szpulą, taśma magnetyczna była utrzymywana na takiej specjalnej poduszce powietrznej lub na specjalnych dźwigniach i sprężynach. Było to konieczne, ponieważ silniki przesuwu taśmy miały zbyt dużą bezwładność i przy konieczności szybkiej zmiany kierunku przesuwu taśma byłaby często zrywana. Oczywiście w takich napędach dane na taśmie były zapisywane i odczytywane przez magnetyczne głowice, podobnie jak w magnetofonach. Pierwsze pamięci taśmowe znalazły swoje zastosowanie jako nośniki danych na początku lat 50., podobnie jak pamięci bębnowe. Pojemność takiego nośnika była dosyć spora. Pierwsze pamięci taśmowe miały pojemność 128 kB. Na ówczesne czasy była to ogromna pojemność. Pewną odmianą pamięci taśmowej są magnetofony kasetowe, które były używane do wczytywania danych do pamięci mikrokomputerów w latach 80., takich jak Commodore 64, ZX Spectrum, Atari i tak dalej. Na pewno wielu z Was zna ich działanie i jak one wyglądały. Również pamięci taśmowe były i nadal są używane do archiwizacji dużej ilości danych. Znane wszystkim dyskietki to również rodzaj zapisu danych przy pomocy ścieżek na materiale magnetycznym. Dyskietkę oraz napęd dysków elastycznych wynaleziono w roku 1950 i była to dyskietka o rozmiarze 8 cali. Na początku można było z niej tylko odczytywać dane. Pierwsze sprawnie działające stacje dysków pojawiły się dopiero w roku 1971. Były to również dyski 8-calowe o pojemności około 80 kB. Potem rozpowszechniły się dyskietki o średnicy 5,25 cala, takie jak te, oraz oczywiście znane wszystkim dyskietki 3,5-calowe. Ich pojemności były różne, w zależności od formatu oraz czy wykorzystywano dwie, czy tylko jedną stronę dysku. Ale najczęściej dyskietki 5,25 miały pojemność od 360 kB do 1,2 MB, a 3,5-calowe od około 700 kB do 1,44 MB. Dyskietki były z nami bardzo długo, aż do początku XXI wieku. Odmianami dyskietek były na przykład napędy typu iOmega Zip czy iOmega Jazz, choć raczej można było je zaliczyć do grupy wymiennych dysków twardych. W tym miejscu trzeba byłoby się zatrzymać, bo oprócz standardowych nośników danych istniały też bardziej egzotyczne wynalazki, takie jak pamięci rdzeniowo-ferytowe, pamięć cienkowarstwowa, pamięć pęcherzykowa, paskowa, pamięć akustyczna, magnetostrykcyjna oraz inne. Na pewno są one nieco mniej znane, no i zapewne również ciekawe z technicznego punktu widzenia. Niestety ich opis wykracza poza ramy tego odcinka. Może kiedyś wrócimy do tych tematów. Natomiast na pewno wszyscy znają dyski twarde, no i o nich też nie będę wiele opowiadał, bo był już odcinek im poświęcony. Powiem tylko, że pierwszy dysk twardy powstał w roku 1957. Miał on pojemność 5 MB, składał się z 50 dysków o średnicy 24 cali każdy i ważył prawie tyle co samochód. Swoim pojawieniem się wyeliminował szybko pamięci bębnowe. Rozwój technologii dysków twardych postępował bardzo szybko. W latach 70. pojemność dysków twardych wzrosła już do kilkudziesięciu megabajtów, a ich wielkość i waga zmalały wielokrotnie. Dzisiaj oczywiście nadal używamy dysków twardych, ich pojemność sięga już kilkunastu terabajtów i mimo konkurencji w postaci dysków SSD nadal trzymają się one bardzo dobrze. Wszystkie opisywane do tej pory nośniki danych, oprócz kart i taśm perforowanych, były oparte o zapis magnetyczny. Czas na nośniki optyczne. Najbardziej znanym nośnikiem tego typu jest CD-ROM, czyli napęd oparty w istocie na koncepcji płyty audio, płyty kompaktowej CD cyfrowej, która pojawiła się na
na rynku na początku lat 80. Napędy i płyty CD-ROM pojawiły się trochę później niż CD Audio. Na początku były to płyty tylko do odczytu, potem pojawiły się płyty i napędy mogące zapisywać takie płyty, najpierw jednorazowo, potem wielokrotnie. Pojemność CD-ROMu to około 700 do 800 MB danych. Również standard DVD doczekał się zastosowania w informatyce. Odmiana DVD-RAM powstała w roku 97 i miała pojemność 2,58 GB na jednowarstwowej płycie i 5,16 GB na dwuwarstwowej. Został on szybko zastąpiony przez standardy pod nazwą DVD RW, -RW i +RW. Były takie dwie odmiany tego standardu, ale wszystkie miały one pojemność około 4,7 GB danych. Tutaj także były płyty w wersji tylko do odczytu oraz do zapisu i odczytu. No i w końcu płyty Blu-ray także zostały wykorzystane w charakterze nośnika danych. Mają one już znacznie większą pojemność, umożliwiają zapisanie 25 GB danych na płycie jednowarstwowej. W grupie optycznych i magnetooptycznych nośników danych można by również znaleźć kilka bardziej egzotycznych standardów, na przykład również standard minidisk był wykorzystywany jako nośnik danych, dyski MO, ale je też na razie pominiemy. Ale oczywiście pominąć nie można nośników, które nie mają elementów mechanicznych, nośników, które towarzyszą nam do dzisiaj i są stosowane na co dzień. Wyparły one już dawno dyskietki, płyty CD-ROM, a nawet już zaczynają konkurować z nowoczesnymi dyskami twardymi. Mowa oczywiście o pamięciach EEPROM. Co znaczy skrót EEPROM? Jest to pamięć tylko do odczytu kasowana elektrycznie. Pozwala ona na odczyt zapisanych danych oraz na kasowanie wielu komórek pamięci naraz. Odmianą pamięci EEPROM jest pamięć typu flash i właśnie o niej chcę Wam nieco opowiedzieć. Pamięć flash jest szybka, bo umożliwia jednoczesny zapis i odczyt komórek o różnych adresach, a po odłączeniu zasilania nie traci swej zawartości, jest to pamięć nieulotna. Pamięć typu flash została wynaleziona i zaprezentowana w roku 1984. Miała ona wtedy pojemność 256 kB i wielkość pudełka po butach. Pamięć flash ma również ograniczoną liczbę cykli kasowania, co powoduje uszkodzenia komórek pamięci, jeśli tę liczbę przekroczymy. Istnieją dwie wersje pamięci flash. Są to wersje typu NOR i typu NAND. Różnią się od siebie organizacją danych oraz dostępem do nich. Ale myślę, że zanim poznamy różnicę pomiędzy budową tych dwóch pamięci, warto będzie przy okazji poznać fizyczną budowę komórki pamięci flash. Każda komórka pamięci flash, obojętne czy NOR, czy NAND, to w istocie tranzystor typu MOSFET, ale w specjalnym wykonaniu. MOSFET w komórce flash ma dwie bramki. Jedna bramka to taka zwykła bramka jak w MOSFET-cie, czyli bramka, tutaj się ona nazywa bramka programująca, zwana control gate, a druga bramka to jest bramka tak zwana pływająca, czyli floating gate. Obie bramki są, jak widzicie, umieszczone piętrowo, jedna nad drugą, oczywiście na tym rysunku, i są one oddzielone warstwą dielektryka, tak jak w zwykłym tranzystorze MOSFET. Pamiętamy, że w zwykłym MOSFET-cie przyłożenie napięcia sterującego do bramki powoduje powstanie czegoś w rodzaju kanału tutaj w tym półprzewodniku typu P, który umożliwia przepływ prądu przez tranzystor od drenu do źródła. Tutaj mamy jeszcze jedną bramkę, tą właśnie pływającą, która znajduje się pomiędzy kanałem a bramką sterującą, jak widzicie. I w zasadzie nie jest ona do niczego podłączona elektrycznie. Rzeczywiście to jakby jej potencjał pływał w strukturze tranzystora. Jak zatem to działa? W stanie spoczynku, czyli jeśli komórka nie jest zaprogramowana, przyłożenie niewielkiego napięcia na bramkę sterującą spowoduje przepływ prądu przez kanał MOSFETa, tak jak w normalnym tranzystorze MOSFET, bo pływająca bramka nie przeszkadza tu wiele. Można powiedzieć, że tranzystor taki zachowuje się podobnie jak zwykły MOSFET. Mamy stan logiczny 1. Kiedy przyłożymy napięcie programujące do bramki sterującej i będzie ono wyższe nieco od napięcia odczytu, tego, które przedtem przykładaliśmy, to elektrony dzięki zjawisku tunelowania przepłyną do bramki pływającej tutaj i tam pozostaną. Zostaną jakby wyciągnięte do bramki. Obecność pola elektrycznego tych uwięzionych elektronów spowoduje, że już tak łatwo nie da się załączyć tranzystora jak przedtem, czyli się zmieni napięcie sterujące otwarciem tranzystora i wtedy mamy stan logiczny 0. Po prostu przy tym samym napięciu odczytu tranzystor się już nie otworzy. Ponieważ bramka pływająca ma z obu stron izolację, jest ona wykonana z tlenku krzemu, no to elektrony w niej pozostają nawet po odłączeniu zasilania. Aby przywrócić komórkę pamięci znowu do stanu logicznej jedynki, przykładamy tym razem napięcie ujemne do bramki sterującej, co spowoduje znowu tunelowanie elektronów, ale tym razem poza bramkę pływającą. Można by to nazwać
coś w rodzaju przedmuchu w celu usunięcia przeszkody. Nazywa się to zjawiskiem Fowlera-Nordheima. I znowu nasz tranzystor MOSFET może się łatwiej otwierać po przyłożeniu napięcia odczytującego. Trzeba też dodać, że napięcie programujące i kasujące jest znacznie wyższe od napięcia sprawdzającego stan komórki, czyli napięcia odczytującego jej stan. No i poza tym napięcie kasujące, tak jak widzieliście, przedmuchujące jest ujemne względem źródła tranzystora MOSFET. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w sposób zrozumiały, aczkolwiek same zjawiska fizyczne, które tutaj zachodzą w warstwach półprzewodnika, no nie są już tak proste, ale tutaj na szczęście nie musimy się w to wgłębiać. Ale niestety to nie koniec. W nowszych wersjach pamięci flash, w jednej komórce pamięci, czyli w jednym takim tranzystorze, można zgromadzić więcej niż jeden bit informacji. Jak to możliwe? Otóż da się tak zbudować tranzystor, aby można było ustawić nie dwa poziomy, czyli tranzystor przewodzi prąd lub wcale go nie przewodzi, a tych stanów przewodzenia może być więcej. Czyli można zmierzyć prąd przepływający przez tranzystor przy danym napięciu sterującym i zbadać, czy tranzystor jest zatkany, czy przewodzi trochę i w końcu, czy jest całkiem otwarty. I wtedy takich stanów może być trzy. Czyli nie tylko przewodzi, nie przewodzi, ale może też przewodzić trochę. Wtedy nasza pojedyncza komórka może zgromadzić nie jeden, a dwa bity, co nam zwiększa pojemność pamięci flash. Tak jak wspomniałem wcześniej, pamięci flash dzielą się na typu NOR i typu NAND. Różnica polega, jak widzicie, na organizacji połączeń. Pamięć NOR ma komórki praktycznie połączone równolegle, a pamięć NAND ma komórki połączone szeregowo, tak jak to widzicie na rysunkach. Zatem komórki pamięci NAND, te tutaj, nie mogą być odczytywane każda z osobna, a musi to być robione sektorami, czyli stronami po kilka, nawet kilobajtów naraz. Czasem potrzebny jest swobodny dostęp do wszystkich obszarów pamięci, wtedy bardziej sprawdza się pamięć typu NOR. Jednak pamięć NOR ma fizycznie mniejsze upakowanie pamięci, po prostu ze względu na konieczność umieszczenia gęstej sieci tych tutaj połączeń pomiędzy komórkami. NAND ma znacznie mniejsze komórki i można ich upakować znacznie więcej na danej powierzchni. Wyższe są tutaj również prędkości zapisu i kasowania, ale mniejsze prędkości odczytu ze względu na połączenie szeregowe. Często istnieje konieczność przepisywania zawartości pamięci NAND do pamięci RAM, żeby przyspieszyć operację, co czasem komplikuje oprogramowanie. Z kolei pamięć NOR ma bardzo długi czas kasowania danych, nawet kilkaset razy dłuższy niż dla pamięci typu NAND. Do przechowywania dużej ilości danych jako pamięci masowe, no mimo wad, bardziej nadają się pamięci typu NAND. I dzisiaj większość nośników EEPROM zawiera właśnie taki rodzaj pamięci flash. Oprócz podziału pamięci flash na NOR i na NAND, dzielą się one na pamięci typu SLC i MLC. Wiąże się to z tym, co już wam tłumaczyłem. SLC to Single Level Cell, czyli komórka mająca tylko możliwość zapisu jednego bitu danych. A MLC to Multi-Level Cell, czyli komórka, która dzięki trzem lub więcej nawet stanom elektrycznym może przechowywać dwa lub nawet trzy bity informacji. Przy ośmiu poziomach napięcia progowego, ja wam tam opowiadałem o trzech poziomach, ale można taką komórkę wykonać, która będzie miała osiem tych poziomów napięcia, można zapisać aż trzy bity w jednej komórce pamięci. Niestety to zwiększenie pojemności, to MLC jest okupione pewnymi wadami, takimi jak większy czas odczytu, większa liczba błędów przede wszystkim, a zwłaszcza niższa trwałość komórek, która i tak jest niezbyt duża. Zaletą jest oczywiście niższy koszt przy tej samej pojemności pamięci. Technologia MLC stosuje się dzisiaj powszechnie w pendrive'ach, dyskach SSD i kartach SD. W celu wydłużenia pracy pamięci masowych typu flash, dotyczy to zwłaszcza dysków SSD, które jak wiemy no, czasem pracują jako systemowe, więc tam często się coś zmienia, stosuje się sprytne techniki polegające na monitorowaniu częstości użycia bloków pamięci, czyli wychwytywanie komórek, które rzadko pracują, mówiąc prościej, aby żaden blok pamięci nie był używany częściej niż pozostałe. Jest też mechanizm optymalizacji zapisów dla danych dynamicznych, to znaczy tych, które często się zmieniają,
działają. Zapis dynamiczny wykonuje się na blokach pamięci, które są czy były najrzadziej używane poprzednio, a te najbardziej zużyte kieruje się do magazynowania danych statycznych, czyli tych, które praktycznie się nie zmieniają. Jak się pewnie domyślacie, te skuteczne metody wymagają pewnej sprawnej obsługi przez kontroler pamięci i w rezultacie nieco spowalniają pracę całej pamięci flash. Jednak gra jest warta świeczki, bo powoduje to znaczne wydłużenie pracy komórek pamięci i zmniejsza liczbę błędów. Ponadto często korzysta się również z danych nadmiarowych z korekcji błędów, takie jak na płytach CD, co jeszcze bardziej zmniejsza ilość przekłamań. Jak się pewnie domyślacie, dzisiaj najbardziej popularną pamięcią flash są pendrive'y, pamięci SD oraz oczywiście dyski SSD. Tutaj akurat nie mam takiego dysku, żeby wam pokazać, widzicie go na zdjęciu. Ale dawniej takie pamięci występowały również w innych odmianach nośników, na przykład kto pamięta jeszcze karty Compact Flash, Smart Media, karty MMC czy karty Memory Stick firmy Sony. Dzisiaj przetrwały w sumie tylko karty SD, czyli tak zwane Secure Digital, wprowadzone na rynek w roku 2000. Jest kilka odmian, standardowa, mini SD i micro SD, to na pewno znacie. W tej chwili ten obraz właśnie jest nagrywany na kartę SD. Karty takie oczywiście są używane w aparatach fotograficznych, w kamerach, smartfonach, tabletach, laptopach, urządzeniach multimedialnych itd. Pojemność kart SD sięgnęła już ponad 1 terabajta i na pewno niedługo będzie więcej. Znane wszystkim również pendrive'y, to również pamięci flash, ale z wbudowanym interfejsem USB. Może to być interfejs USB 2.0 albo 3.0, dzięki czemu można je szybko zapisać i odczytać praktycznie na każdym komputerze. Obecnie większość pendrive'ów ma już ten interfejs USB 3.0, co umożliwia szybki zapis i odczyt nawet pojemnych pamięci. Pojemność pendrive'ów również sięga już ponad 1 terabajta. No i w końcu dyski SSD, które powoli wypierają dyski talerzowe, choć to wypieranie trwa już dosyć długo i dyski mechaniczne nadal trzymają się dosyć dobrze, no i skutecznie konkurują z nowoczesną technologią SSD. No myślę, że największą barierą, jaka stoi przed rozwojem dysków SSD, to jest właśnie ta ograniczona ich trwałość. Niestety powierzanie swoich najważniejszych danych i gromadzenie ich na pojedynczych dyskach SSD nie jest jeszcze dzisiaj dobrym pomysłem. Lepiej robić to na tradycyjnych dyskach twardych, ale jestem przekonany, że już niedługo pamięci bezruchomych części mechanicznych wreszcie osiągną taką trwałość i niezawodność oraz pojemność również, że talerze dysków twardych przestaną się wreszcie kręcić i odejdą do lamusa. Na zakończenie niewielka dygresja właśnie na temat trwałości nośników informacji, nośników danych, ale w nieco większej skali czasowej. Czy zastanawialiście się kiedyś, co po nas zostanie, to znaczy ogólnie, co zostanie po naszej cywilizacji, po naszej kulturze? Mówię tutaj o cywilizacji współczesnej, opartej właśnie na informatyce i elektronicznych nośnikach danych. Czy informacje zawarte na przykład na dyskach twardych i pamięciach przetrwają? A jeśli tak, to jak długo? Dopóki mamy zasilanie, dopóki płynie prąd w obwodach, wszystko wydaje się być w porządku, ale co się stanie, gdy kiedyś zabraknie zasilania? Jak długo przetrwają dane w elektrycznych pamięciach, o to mi chodzi, na dyskach? Być może powstanie jakiś inny, trwalszy nośnik danych, który przetrwa kolejne dziesięciolecia, a może nawet stulecia i będzie mógł być odczytany za choćby kilkaset lat, tak jak przetrwały na przykład taśmy filmowe, które moim zdaniem są do tej pory jednym z trwalszych i najbardziej pojemnych nośników informacji. Piszcie w komentarzach, co sądzicie na ten temat, bo wydaje się on ciekawy, no i niezbyt często poruszany i wydaje mi się, że trochę przestajemy myśleć o tym, co by się stało, gdyby nagle zabrakło prądu, a my stracilibyśmy dostęp nie tylko do internetu, ale także do swoich zasobów informacji, które gromadzimy na elektronicznych nośnikach danych. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie was pozdrawiam i do następnego razu.